Siemaneczko, z tej strony Kuba i witam was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 17 na mojej serii gdzieś na polskiej wsi. Jak pamiętacie, ostatnio zgrabialiśmy sobie i prasowaliśmy trawę na tamtej łące o tam daleko. W sumie to nie tak daleko, ale daleko. I proszę was bardzo, dzisiaj będziemy sobie ją zbierać i owijać, bo karmę... Karmę dla krów trzeba sobie jakoś tam przygotować, więc wiecie, o co chodzi. Mamy tam ich niedużo, bo 6 chyba, z tego co pamiętam. I zbierzemy, owiniemy, a od następnego odcineczka zaczynamy sobie żniwa. Dlatego też chciałem już się szybko owinąć z tą trawą, żeby już było ogarnięte przed żniwami, wiecie, o co chodzi. I jedziemy sobie z D47 naszą przypiętą z tyłu. Czekajcie, szybę sobie otworzę może. Jeżeli się da, a nie wiem którym przyciskiem, więc na razie sobie nie otworzę. Potem może. Aha, nie przełączone mam, dobra, na razie mam natura przełączone, więc nie będę już tego zmieniał. Tutaj sobie wjedziemy na łączkę. Otóż to. I tak sobie myślę, że ustanę na tamtej łące, żeby nam było wygodniej. Proszę ja was bardzo ładować, bo są tylko dwie belki, tam nam powpadały do rowu, ja nie wiem co to będzie. Czekajcie, musimy wyjść teraz z strzelnika. Odpinamy sprzęta i mam te widełki takie, no wiecie, samoładowcze, bo jest z nimi łatwiej grać. Dlatego też nie patrzcie na to, nie hejtujcie. Takie jakie mam, no, po prostu najlepsze są te widły moim zdaniem i nic wam na to nie poradzę niestety. O, cóż to. Dobra, i ładujemy sobie powolutku, potem przepniemy się do chwytaka, żeby tą folię jakoś tam nie podrzeć i tak dalej, wiecie o co chodzi. Tak jak to bywa w normalnym owijaniu, realnym, żeby to było jak najbardziej realnie. No wiem, że te widły nie są takie zbyt realne, no ale... No po prostu, no, żeby ten odcinek był jakoś sprawniej prowadzony i tak dalej, no to... Wybrałem takie widły, a nie inne. Nie wiem, czy mi się to w ogóle zmieści na jedną przyczepę. To jest inna opcja, ale myślę, że się zmieści. Ogólnie zacząłem serię nową też, proszę ja was bardzo, taką na spontanie, że tak powiem, bo nawet seria nazywa się Granie na spontanie. Udostępniłem ją w środę, nie, czekajcie, we wtorek udostępniłem. I kurczę, nie wiem co się stało, ale nie obejrzeliście jej zbytnio dobrze. Nie wiem, czy miniaturka was nie przyciągnęła, czy nazwa, czy po prostu nie było, był taki dzień, że nie było aktywności, bo tak widziałem, że nawet po live'ach u większych youtuberów też nie było tej aktywności, tam gdzie zawsze na przykład 1000 osób siedziało, 500, 400, dlatego też nie wiem z jakiego powodu tego nie obejrzeliście, ale już mam nagrany drugi odcinek. I mam nadzieję, że na tym drugim odcinku się jakoś zrewanżujecie i że już będzie wszystko ok. No bo wiecie, no kurczę, żadnej opinii nie zasięgłem już po wrzuceniu, a zacząłem nagrywać drugi odcinek, bo no miałem chwilę czasu wolnego po południu, więc nagrałem sobie jeden. Teraz jest, łodzie panie, dobra. Teraz jest 11:30 wieczorkiem, nagrywam sobie kolejny odcinek już z gdzieś na polskiej wsi, żeby już ten zapas jakiś tam mieć, bo wiecie, że teraz chcę kanał już tak naprawdę aktywować, że tak powiem. Czekajcie, a gdzie jest jeszcze jedna belka? 2, 4, 5 sztuk mamy, a szósta? A tu było 6 chyba, nie? Z tego co pamiętam, czy 5? Aha, dobra, było 5. Było 5 i jedna była... Nie... Jedna była, wiecie o co chodzi. No, w prasie taka niepełna. Dlatego też mamy 5 sztuk. Na parę dni nam starczy dla tych kilku krówek, więc podpinamy, jedziemy owijać jak najszybciej. I bierzemy się już za... Czekajcie jeszcze troszkę. I bierzemy się do żniwa, trzeba bizona już nasmarować i tak dalej. Jak widzicie, ubyło mi trochę pieniędzy z konta, no ale no to już... Oj kurczę, nie ten przycisk.
Ale to już wynika z tego, że no kupiłem folię, kupiłem siatkę już na cały sezon na prasowanie, kupiłem paliwo do bizona i tak dalej, więc 11 tysięcy mi zostało. Niedługo wpłynie, mam nadzieję, za mleko coś tam, więc trochę nam się to wyrówna, dlatego też nie martwię się na razie o kasę. Jest trochę jej, więc jeszcze na razie wystarczy, a jako takich na razie nabytków nie planuję, chociaż trochę rozbudowy gospodarstwa będzie jeszcze, ale to już chyba w najbliższym sezonie. No i ogólnie napiszcie mi ludzie, czy te odcinki mają być takie dłuższe troszkę, czy takie krótsze są fajniejsze. Moim zdaniem są takie krótsze, jak robię teraz 20 minut, 16, 17. Jak najbardziej są wystarczające, no bo kurczę, wam się nie nudzi, nie musicie siedzieć pół godziny, żeby oglądać ten odcinek. Ja też w sumie mam przez te kilkanaście minut co gadać, no bo potem to wiecie już. Samemu jednak się też nagrywa, więc jak na przykład nagrywam codziennie, to też nie wiadomo tak co przez na przykład 30 minut czy 35 minut nawijać non-stop, non-stop, non-stop. A jak nie będę wam mówił, no to powiecie, że o, zamulasz albo coś tam, wiecie o co chodzi, no nie? Dobra, odepniemy sobie tutaj na razie przyczepę, dobra. Idziemy sobie pod 60. Tutaj odepniemy sobie od razu przy okazji. Idę sobie otworzyć drzwi, bo tu mamy owiereczkę. Otwieramy drzwi, dobra. Podpinamy owiereczkę i jedziemy tam sobie w rogu. A może tutaj? Nie, dobra, tam sobie z tyłu w rogu ustawimy te belki. Jeszcze muszę w zatorze przepiąć chwytak. Pamiętajcie o tym. O, 60 sobie. Będzie jak najbardziej, myślę, jak najfajniej pracować w tym sprzęcie. Ogólnie owiarka jest już jedną z takich nowszych maszyn na moim gospodarstwie. Jeszcze jest rozrzutnik, jak widzieliście wcześniej w pierwszym odcinku. Ogólnie, kto nie oglądał odcinka pierwszego i drugiego, to mówię już wam teraz, że mapa jest jako tako wydana, ale nie z tym gospodarstwem. Jest to mapa po mojej edycji po prostu. No i mapa nie zostanie wydana, ani zabudowa także, więc już było kilka pytań takich, dlatego wam odpowiadam. Dobra, trochę ją nosi to, zobaczcie to. Wow. 160 trochę nosi jakoś z tą owiarką, ale mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. To będzie, że ona jest przecież na ziemi stojąca, więc tutaj się zmieścimy elegancko. I sobie staniemy tak, żeby tu było wygodnie brać belki, a także... O, może tutaj w silos sobie wjedziemy przednimi kołami, jak wy myślicie. O, idzie gitara chyba, co nie? Czekajcie, X-em się rozkłada. Dobra, X-em się rozkłada, może tak sobie stać. Ja teraz sobie podjadę. Podjadę sobie tutaj, podepnę chwytak, bo leży sobie tu pod oborą. Tu na razie zostawię widełki. Okej, okay, elegancko. No i pojadę sobie chwytaczkiem, ładnie załadujemy, ustawimy. Ogólnie ludzie, nie wiem czy zauważyliście, ale jakość mikrofonu jest troszkę zmieniona. Moim zdaniem na lepsze, bo nie buczy po waszemu. Wy zawsze pisaliście, że buczy, buczy, buczy. Dlatego też postanowiłem w końcu się wziąć za to, bo no nie ukrywam, mnie też to irytowało i słuchało się tego naprawdę niefajnie. Niefajnie teraz normalnie, aż miło posłuchać tego głosu. Bynajmniej ja tak uważam, no bo jednak takie brzęczenie bez jeszcze jak się dodało muzykę, to jak cię mogę, ale jak bez dodanej muzyki, no to naprawdę, naprawdę było słabo, no i nie ukrywajmy, wy to też jakoś tak odbieraliście pewnie, no nagrywa coś dla nas, no ale tak sobie i nie wiem, nie zainwestuję w mikrofon, nie poprawię tego, a w końcu się wkurzyłem i postanowiłem, że trzeba to poprawić, no bo i mi się to wtedy fajniej nagrywa, bo wiem, że wam się to będzie lepiej podobać. No i wam też pewnie jakoś tam lepiej się to słucha, no bo jednak takie brzęczenie non-stop słyszane na moim odcinku jest trochę słabe, więc dobra, czekajcie. Tutaj sobie na Y chyba. Okej, okay, na Y sobie wyrzucimy. Dobra, wysiadam sobie z ciągnika.
I kładziemy sobie woreczkę kolejną. Taka fajna akcja się na końcu. O, w sumie na razie nie będę musiał tamtej odstawiać. Potem sobie ją ustawię. Potem sobie ją ustawię, żeby nie było. A najpierw sobie weźmiemy. Czekajcie. O, to, tak. I idealnie się to nawet będę. Oj, nie widzieliście tego. Idealnie się nawet będę wyrabiał, wam powiem, bo. No bo akurat zobaczcie, owinęła się belka. A ja mogę sobie już ustawić kolejną, wziąć w łapy. I elegancko, proszę, ja was bardzo. O! 6 beleczek będzie zawsze, jakiś odcineczek może wpadnie też z paszowozu, co by na to, bo no w sumie chciałem, żeby nagrywać to tak. Ojojoj, dobra, tą zrzucę jakbym mógł. Elegancko, a tą bym wziął z chęcią. Do góry, okej. No, chciałem nagrywać tą serię tak po prostu, jakbym grał dla siebie, że nic tu przed wami nie ukrywać, nic nie robić poza odcinkami. Chociaż wiadomo, nie będę na przykład nagrywał żniw 15 pól, czy tam, nie no, ile mam tu pól, ze 4 pola. Dlatego nie będę nagrywał też na przykład kilku odcinków ze żniw kombajnem, tylko tam powiedzmy, nie wiem, rzepak, rzepak, jakąś tam pszeniczkę i na tyle by było, co nie, no bo... Znowu dziwam się to, uwierzcie, ale nie będę żadnych tam ukrywał jakiegoś, nie wiem, karmienia, czy innego jakiegoś tam, nawet pracy w jakimś tam gospodarstwie, wiecie, ustawiania maszyn, czy coś tam, bo to może być w sumie fajna akcja, więc mało spotykane na YouTubie. Na Y sobie jeszcze wywalimy tą, jeżeli pójdzie ładnie. I teraz trochę do przodu trzeba podjechać, o. I niech się owinie, a ja sobie to teraz ustawię. Dobra. Ja sobie to ustawię, proszę ja was bardzo. No i co ogólnie, zostawcie, pamiętajcie o łapeczkach w górę, bo to strasznie naprawdę motywuje. Te 100 łapeczek pod filmem to już jest coś dla mnie bynajmniej. I nie wiem jak tam dla innych youtuberów, bo... No bo jednak tam suby to są mało istotne w tej kwestii. Kurczę, czemu ja tego nie mogę wziąć? Czemu ja tego nie mogę wziąć? Dobra, wezmę sobie to tak. Jedną sobie postawię już może pod ten, pod wiecie gdzie? Pod oborę. Tutaj sobie jedną położę, to już będzie do krówek. Gotowa, żeby już potem nie wozić stamtąd. A tamte 3-4 sobie ustawię. Tutaj jak widzicie, jeszcze nie zrobili mi drzwi do końca i stanowisk też jeszcze nadal nie zrobili. Nie wiem co z nimi, muszę na nich chyba zadzwonić, żeby się pospieszyli, no bo żniwa idą, potem będę mi się pobrać jak ja będę w polu. Dlatego też. O, dobra, gitarka. Dlatego też mówię. Jak najszybciej niech mi to robią, żeby to już było skończone. Dobra. I tu sobie, czekajcie, ja tutaj sobie... Albo nie, dobra. Najpierw sobie to odjadę tym sprzętem. Tą wyrzucę, okej, okay. Czekajcie, dobra, wyrzucona będzie. Tą wyrzucę, złożę owiarę. Złóż się owiareczko, czekajcie, dobra, złożona. Podnosimy, przejedziemy sobie na gospodarstwo tam do przodu. Już sobie potem to odepnę. Ej, nosi ją naprawdę. Przez wagę może przejadę, jak się uda. O! Zobaczcie, widzieliście? Miota ją jak szatan. Naprawdę, ty, ciężko ma ta owiarka. A czemu taka ta owiarka jest ciężka? Jakiś środek ciężkości jest ustawiony, czy coś? Nie wiem. Nie mam pojęcia, proszę ja was bardzo. Chociaż tutaj ją na razie zatrzymamy. O! Opuszczam, żeby nie dźwigała. Gaszę.
No i ustawię sobie te belki i myślę, że będę kończył, bo w sumie taki odcineczek pewnie też wyjdzie kilkanaście minutek, więc czego chcieć więcej. O. Gitarka, czekajcie. W sumie fajnie by było mieć taki ten panel z high-techa, co nie? Bo do takiego tura czy do czegoś to było elegancki ten joystick, albo taki joystick by był. Albo jakiś, nie wiem, chociaż pada. By było łatwiej sterować, a tak to myszką to jest tak trochę mało płynnie, ale... Ale jakoś damy radę, dobra. Tą by popchnąć trzeba, żeby się obróciła. Elegancko, dobra. Tutaj tych drzew nasadzili kiedyś. Trzeba je chyba będzie wykarczować, bo to by było w sumie dobre. Kurwa mać. To było w sumie dobre miejsce na. Na bele, w sumie jakby było ich więcej, na nie wiem, szczerte słomy i tak dalej, nie kupię, co nie? Te drzewo można by było kiedyś z czasem wykarczować, ale na razie zostawimy to tak jak jest. Czekajcie, sobie tylko tutaj przesunę. Okej, i tą belkę jak się uda nie rozwalić płotu. W sumie to ja tu położę tak jak teraz. O! Co ja zrobiłem? Nic nie widzieliście, dobra. Niech sobie leży tak jak teraz. Elegancko, czekajcie, przyczepę sobie odciągnę. Przyczepę sobie odciągnę, no bo gdzieś tam. I trzeba będzie ją też uszykować już do. O kurczę, jeszcze troszkę. Trzeba będzie trochę uszykować jeszcze do zboża, wiecie, jakieś tam pędeki porobić, albo nie wiem co, jakieś uszczelnienie może zrobimy. Zawrócimy sobie w tą stronę, żeby było jakoś tak przygotowane już, żeby nie trzeba było żadnymi workami zostawiać czy coś. Tu sobie ją odepnę na razie, niech sobie stoi, nie będzie nikomu przeszkadzać. I postawić u nich tam od przodu, bo zawsze od przodu przy domu to przy domu, żeby nam tu go nie... Że tak powiem, nie ukradli, bo by było go szkoda w sumie, a to jest taka prawa ręka mojego gospodarstwa, no bo jest tur, jest wszystko, więc to jest taki najważniejszy ciągnik, a tamtymi to tam co z tego, że założysz, jak nic, ani beli nie podasz, ani nic. Także czekajcie, tu sobie chciałem odpiąć ten chwytak. Dobra, niech sobie na razie leży. I tu na razie sobie postawimy zatorka. Elegancko. Gasimy. No i co ludzie, ja będę dzisiaj kończył taki odcineczek w sumie. Jeszcze takiego odcinka nie było na moim kanale, no bo owijanie belek, jakieś tam wożenie i tak dalej, jeszcze na single player to już w ogóle. Dlatego liczę na łapeczki w górę, liczę też na wyświetlenia, no bo w sumie taka akcja fajna dosyć. Pierwszy odcinek widzicie z tej serii, za dzień, czyli jutro widzicie odcinek z tej serii nowej, który zacząłem, drugi. Mam nadzieję, że też go jednak obejrzycie i ten pierwszy też możecie tam wbić, bo tam jest dużo, dużo, dużo informacji na różne tematy, na temat map, na temat serii, na temat mojego kanału i tak dalej. Dlatego też polecam obejrzeć ten pierwszy odcinek z tej najnowszej serii, który wyszedł 20 lutego. A ja dzisiaj wam chyba dziękuję i do usłyszenia, cześć!